W zimę powinno nam zależeć na bezpieczeństwie, czyli skuteczności tej opony. Preferuje się opony wtedy z jak największą ilością nacięć, czyli miękkie. W temperaturach minusowych ta opona jest wtedy bardzo skuteczna i jeszcze przez to, że ma dużo nacięć, zmniejsza drogę hamowania. Nie będzie błędem, jeśli założymy oponę standardową, czyli taki sam rozmiar, jeżeli opona letnia. Możemy też założyć oponę węższą. Nigdy nie zakładamy na zimę opony szerszej. Nacisk jednostkowy na 1 cm opony przy oponie węższej jest większy, czyli ta opona bardziej się wgryza w śnieg, bardziej jest skuteczna. Nie powstaje wtedy tak zwany efekt sań, czyli opona nie płynie na tym śniegu. W przypadku opon zimowych większość już w tej chwili opon jest o budowie kierunkowej. Ta opona, mimo że może być trochę głośniejsza, ale na tym nam mniej zależy, natomiast jest dużo bardziej skuteczna. To jest cechą właśnie opony kierunkowej zimowej. Na oponach zimowych nie powinno się jeździć dłużej niż 6 lat od daty produkcji, natomiast wiadomo, jakie są realia ekonomiczne i często jest, że na oponach klienci jeżdżą 8, 10, 12 lat. Nawet miałem rekordzistę, widziałem 18 lat na oponach. Zdecydowanie tego nie polecam.